Państwu bardzo serdecznie, dzień dobry, niedobry wieczór, ale dzień dobry, bo jeszcze słońce na zewnątrz, piąta pogoda majowa. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu stać przed Państwem i dzisiaj poprowadzić ceremonię ważenia pierwszych kilka pojedynków. Oczywiście creme de la creme to będzie Michael Buffer, który poprowadzi ostatnie cztery pojedynki ważenia, a później na Narodowym Stadionie PGE Narodowy będzie prowadził też cztery pojedynki jutro. No ale pierwszych osiem poprowadzę ja, Jacek Lenartowicz. Kłaniam się Państwu nisko. Jest mi bardzo miło Państwa powitać. Dzień dobry Państwu i za chwileczkę, jak powiedziałem, rozpoczynamy tę ceremonię. Boxing Night 14, Narodowa Gala Boksu, PGE Narodowy, transmisja TVP Sport i TVP1. Jeżeli chodzi o tak zwaną transmisję poza telewizyjną, bo to jest tak zwana transmisja otwarta, każda inna transmisja poza granicami Polski to jest pay-per-view. Poza Polską na stronie możemy się zalogować. Narodowa Gala Boksu.pl. Zapraszamy serdecznie Państwa w Polsce, ale również rodaków za granicą, żebyśmy wszyscy mogli oglądać te wyjątkowe spotkania, jakie jutro przed nami. 12 pojedynków, jak powiedziałem, wiele pojedynków o pasy mistrzowskie, a przy okazji jest to połączone pani z stuleciem odzyskania niepodległości. Jest to taka gala sportowa, ale też troszkę taka może i patriotyczna, powiedzmy to pod honorowym patronatem pani senator Anders. Także wszystko to jest, proszę Państwa, przed nami, a dzisiaj ja pozwolę sobie już pomału rozpocząć. W imieniu ND Promotion Marcina Najmana witam Państwa serdecznie i rozpoczynamy ceremonię ważenia. Nadzoruję tę ceremonię ważenia z ramienia boksu zawodowego, prezes Wydziału Boksu Zawodowego Krzysztof Krasiński. Witam serdecznie i proszę Państwa, cóż, na razie to tyle. Jest z nami piękna kobieta z pięknymi rękawicami. To będzie może trofeum po ważeniu, a teraz rozpoczynamy tę ceremonię. Pierwsza walka, którą zważymy, to będzie walka zakontraktowana na 3 rundy po 3 minuty w kategorii w formule K1, a zmierzą się w tym pojedynku Łukasz Jarosz i Michał Wlazło. Zapraszam, jeżeli zawodnicy są na miejscu, teraz do ringu. Zapraszam. A jeszcze zapomniałem dodać, proszę Państwa, że Arkadiusz Wełna będzie prowadził, nadzorował tę oto wspaniałą wagę, która zaraz, jeżeli nie boicie się, że koszulki doradzą wam parę gramów, to możecie się nie rozbierać, ale ja myślę, że możecie się rozerwać, żebyście zobaczyli. Tak jest. I teraz właśnie jest na wadze Łukasz Jarosz, historia naszego K1, historia K1, zaraz zobaczymy i oficjalnie waży. Panie Arkadiuszu, 102 kg, Łukasz Jarosz i prosimy na wagę przed Państwem Michał Wlazło. Kilogramów. Ja szybko chodzi o zawodnika, proszę Państwa. Michał Wlazło, 35 lat, 196 cm wzrostu. Normalnie ważył, reprezentuje Polskę, Jeep, Forfit, Gdańsk, Promotor, Jarosław Pierwszy Moski, rekord zawodowy, 16 wygranych, 5 przegranych. Michał Wlazło, Łukasz Jarosz, 183 cm wzrostu, walki 43 wygrane, 40, Kraj Polska, Jim Jarosz, Fight Club, trener Tomasz Mamulski, prawa ręce, proszę Państwa, panie zawodnicy, wielki pojedynek, 3 rundy po 3 minuty, jutro się zobaczymy, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, każdy zawodnik po ważeniu, poproszę, żeby się udał do doktora, który siedzi tam w lewym narożniku, w tamtym miejscu i bardzo proszę, żeby tak zwane było sprawdzenie przez lekarza. I proszę Państwa, następny pojedynek, to jest pojedynek również w formule K1, 3 rundy po 3 minuty i zapraszam tutaj do siebie przed Państwem Igor Kowacin, zapraszam serdecznie. Wielki wskoczki zawodnik, który pozostaje swoje to wiele tytułów mistrzowskich, kilkaset walk, wspaniały zawodnik, proszę Państwa. Igor Kowacin. Zaraz zobaczymy, ile waży.
98 kg. Dziękuję bardzo. I Wanda i Rosz, witam sympatycznie. Kios się zapytał. Nie wierzy nam. I teraz witamy serdecznie Wanda i Rosz. Sulaka o holenderskie Antyle z grupy Vanos, czyli 95 kg. Wielkie brawa, dziękuję bardzo. Zawodnicy stają fejs. Poczekaj, Wendel, gdzie Swajder? Gdzie Swajder? Boksy, boksy. Okej. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Idziecie teraz do lekarzy. I proszę Państwa, następne marzenie, tym razem zmieniamy dyscyplinę, będzie to MMA i zobaczymy, bardzo proszę, zapraszamy Damian Lapinus, zapraszamy serdecznie i Piotr Halman, Damian Lapinus, Francuz z Paryża, w grupie promotorskiej MMA Factory, jego rekord to 15 pojedynków, z tego 13 wygranych. A Piotr Halman, oficer Wojska Polskiego, nasz wspaniały zawodnik, witamy serdecznie. 24 pojedynki stoczył, 18 zwycięży. Zawodnik, który występował w grupie UFC, Piotr Halman i Damian Lapinus. Przedeterminowanie. I możemy, proszę Państwa. 70,8, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. I teraz bardzo prosimy Damian Lapinus. Jocera. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, face to face. Last one, face to face, please. I dziękuję bardzo. I bardzo proszę, żebyście ciągnęli panowie do lekarza w celu sprawdzenia i potwierdzenia możliwości walki. I następne marzenie, proszę Państwa, to jest pojedynek. Walka o Mistrzostwo Świata WKN. A spotkają się w tym pojedynku Tomasz Sarara i Tomasz Luzny. Zapraszamy serdecznie. Powtarzam jeszcze raz, to jest walka o Mistrzostwo Świata Federacji WKN. Ile? 105 kg. 105 kg. To 15 kg, proszę Państwa. To duża różnica. Bardzo proszę zawodników. Boxing position. Face to face. Dziękuję bardzo. I zapraszam do debatera. I proszę Państwa, następna walka, tym razem będzie to bądź zawodowy, zapraszamy Krzysztofa Maślickiego.
Panie Prezesie, tutaj dla nas. I to jest, proszę Państwa, pojedynek pomiędzy Robertem Świerzbińskim i Rafałem Jackiewiczem. Zapraszam serdecznie. Jest zawodnikiem praworęcznym. Jest w grupie amatorskiej Hotel Boxing Production, promotora Tadeusza Starskiego. Witamy Cię, Darku. Również polski amator w młodzieży Wisłowskiej, zarobca pasu WBF, Federation Międzynarodowego Mistrza Rzeczpospolitej. Rafał Jackiewicz, proszę Państwa, 41 lat, 72 kg, normalnie waży Fight Club. Rafał Jackiewicz, Krzysztof Rzazdowski jest jego trenerem, rekord zawodowy 49, 18, 22 wygrał przez KO, praworęczny na ringu zawodowym od 2001 roku. Tytuły zawodowe Rafała Jackiewicza to międzynarodowy mistrz Polski, mistrz Unii Europejskiej, mistrz Europy, mistrz świata IBC, prezydent do tytułu mistrza świata IBF. Panie i panowie, przed Państwem Rafał Jackiewicz. To będzie bardzo dynamiczne, miejmy nadzieję, 6 minut, chociaż nie wiadomo, jak się skończą te pojedynki. Robert Świerbiński, Rafał Jackiewicz. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do doktora. I proszę Państwa, następny pojedynek, za chwileczkę zapraszam następnych zawodników boksu zawodowego. Pan Zaskraśnicki zostaje razem z nami. Proszę Państwa, i to jest pojedynek w kategorii średniej. Zapraszam tutaj do nas do ważenia zawodników, którzy zmierzą się w tym pojedynku. Robert Talarek i Norbert zapytać o coś naszego nowotora.
zawodnikiem, któremu ja wywołam tutaj młota mikrofon mistrzowi Bakajowi. To jest, proszę Państwa, nasz znakomity, wielki, silny, ciężki. Jest mi bardzo miło powitać i zaanonsować tutaj na ceremonii wrażenia przed Państwem Mariusz Sytuacja, jaka jest, Państwo na pewno słyszeli, cały czas począłcie rozmowy o przeciwnikę, to będzie przeciwnikiem Mariusza Bacha. Mariusz jest przygotowany do tego pojedynku, ażeby dobrze wystąpić na Boksik na 14, Narodowa Gala Boksu, PGE Narodowy. Panie i Panowie, Mariusz Bacha! 120 kg, 800 gramów. Brawo jakie! Mariusz, Mariusz, Mariusz! I proszę Państwa, teraz dużą radością oddam ten mikrofon w ręce naszego numeru 1 na całym świecie, mistrza. Panie i Panowie, z dużą radością chciałem użyć tego mikrofonu, żeby zapowiedzieć. Ladies and gentlemen, please welcome. I'm announcing. Please welcome in Warsaw, Michael Glover! Hello, ladies and gentlemen, Panie i Panowie, good afternoon and welcome to the official way into the final four fights. We know tomorrow night, and let's bring up the first two fighters I'll be introducing to the scales at this time. Please welcome to the stage and then to the scales from Poland, Marcin Najman. Marcin's record 15 victories with only 4 defeats. From Poland, on the scales, Marcin Najman! Er testosteron! kilo. 106.6. And his opponent from Latvia, 12 victories, 6 defeats to his record. Here comes Rihards Bigas! kilos. That is a face-off. This fight is scheduled for 6 rounds in the heavyweight, in the heavyweight division. Once again, Marcin Najman, El Testosteron, and Rihards Bigas from Latvia. Next up to the scale, scheduled for 10 rounds, this is in the heavyweight division. Please welcome to the scales, Fred Action Kasi! While we wait, let's bring his opponent up on the scales. We all know him from Poland. Izrael Gondo! Yeah.
Hotel Izu. Group Gondor. ...106.6 kilos. Let's bring up to the stage, if he's here, Fred Action Kasi. Challenger from Sweden. She has 16 victories with only 3 defeats. Maria Lindberg. This is in the super welterweight division for the championship of the world.
69.5. Here they are, ladies and gentlemen, challenger and champion for the WBC Ladies Super Welterweight Championship of the World, the champion, Piankowska, the challenger, Lindbergh. Thank you, Piankowska, the reigning and defending champion, and Lindbergh, the challenger from Sweden. Yeah,